Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu, blog eee, Seria Nevermind z browaru Marienstadt. Seria w puszkach. Seria e, Hazy e, IPA. Tu mamy DDH Imperial Hazy IPA. DDH. E, Double Dry Hopped. Double Dry Hopped Imperial Hazy IPA. Nevermind Volume 6. Eee, solidnie chmielone odmianami Nelson Sauvin, Galaxy i mozaik Hazy IPA. Dzięki podwójnemu chmieleniu na zimno, piwo ma intensywny aromat dojrzałych pestkowych owoców, cytrusów i owoców tropikalnych. Charakteryzuje je piękny słoneczny kolor, treściwe za sprawą solidnej bazy słodowej i umiarkowanie goryczkowe. Ehm, owoce pestkowe e, to, jak sądzę, niezbyt dobre tłumaczenie Stone Fruits bo stone fruits to są owoce, które mają w środku kamień, czyli stone, czyli na przykład brzoskwinia morela. No po polsku owoce pestkowe każą się może i brzoskwinią morelą, ale również z czereśnią wiśnią, śliwką, więc słaby to jest, słabe to tłumaczenie. Rozumiem o co chodziło, ale to trzeba, no chyba lepiej napisać brzoskwiń albo moreli. Składniki woda, słody jęczmienne, spłatki owsiane, płatki pszenne, chmiele, Nelson Sauvignon Galaxy Mozaik. Pamiętaj, że jestem troszkę rozczarowany e, tym opisem, e, bo zakładam, że będzie zgodny z rzeczywistością e, i podobnie jak w przypadku, e, m, chyba, La Papai e, z m, browaru Hopito gdzie też był Nelson Sauvin i tam jeszcze inne nowozelandzkie chmiele i spodziewałem się nafty. W ogóle ten, ta barwa, ten, ten, e, ta srebrna e, etykieta, etykieta jest przeźroczysta, natomiast puszka jest srebrna czy, czy stalowego koloru e, stali nierdzewnej, chociaż to amelinium, oczywiście tego nie pomalujesz. E, tylko naklejka. E, to... Mm, no to nie było tej nafty. I no i tutaj też nie zapowiadają tej nafty, szkoda, bo Nelson Sobę, mozaik powinny tę naftę, moim zdaniem, wnieść być może te e, zeszłoroczne. Mm, Zeszłoroczne mm, zbiory nie były w te aromaty obfite. Pamiętam, że e, jak byliśmy w, na Tasmanii, e, to chyba właśnie Nelsona i jeszcze jeden chmier w wąchali. Ja mówię, kurczę, on ma idealny aromat. Dlaczego go nie zbieracie teraz? Nie, jeszcze nie jest dojrzały. No, no właśnie. Bardzo, bardzo ładna barwa. Rzeczywiście bardzo ładne zmętnienie, takie, takie mleczne, ale jednocześnie jasne, nie niemętne, nie mętne, takie niebłotniste, tylko właśnie takie zwiewne, mleczne, widbirowe powiedziałbym. Niezbyt obfita, ale drobno pęcherzykowa piana. No, może coś tej nafty tu jest. No. Bardzo ładny aromat. Białe owoce. Eee... No i jest nafta, no, jest nafta. Takie winogrona, ale niedojrzałe. Niedojrzałe, zielone winogrona. Także na szczęście opis nieprawidłowy. <grybujmy> Spróbujmy. Mmm. No bajka, bajka. Chyba najlepsze never mind so far. Bardzo gładkie, bardzo chmielowe, ale w taki właśnie fajny sposób. Goryczka niska, ale nie czuć też alkoholu. Jest to wszystko naprawdę bardzo gładkie. No może minimalnie, ale kojarzy się to z jakimś takim... No mi się to kojarzy z jakąś polewą... Mmm, polewą do lodów to trochę może bez sensu, bo ona jednak troszkę goryczki ma. Ale taka, taka ta aksamitność, gładkość... Kojarzy mi się z jakąś taką waniliową polewą... Yy. Białe owoce, troszkę goryczki, jest zaznaczona, zero alkoholu, mimo 7,6 to jest double, e, znaczy to jest IPA, e, czy double IPA, tu jest akurat Imperial napisane, Imperial Hazy IPA, a, czyli imperialna wersja, osiemnastka, pięknie się odbija, chmiel. E, ale, y, ale ten alkohol właśnie wzmaga to wrażenie takiego y, jakiegoś likieru, y, jakiejś polewy takiej y, waniliowej. Właśnie nie wiem, skąd ta wanilia mi się tutaj bierze. Pewnie też przez gęstość. Ono jest dosyć gęste, ma tylko... Znaczy to nie jest tak mało. 7-6 alkoholu z 18. Ale jest tutaj sporo takiej y, resztkowej słodyczy. Bardzo gładkie, jedwabiste, pełne. Nie za słodkie, ale jednak słodkie. Kojarzące mi się z taką właśnie takim likierem waniliowym. Zero pieczenie od granulatu. Zdecydowanie. Być może kwestia świeżości. To jest piwo z datą do 30 listopada 2020 roku. Um, czyli co by wynikało? Że to było butelko, e, puszkowane 30 kwietnia 2020 roku, bo to jest dosyć świeża puszka, więc no, skoro ja to e, piję 16 maja, no to musi być, musi z 30 kwietnia, chyba że jakaś inna zupełnie data. Szanuję, że nie rok, E, więc tutaj e, naprawdę respekt dla e, respekt dla e, Marienstad Sprawdzam jeszcze, czy, tylko czy ta. Nie, ta etykieta nie jest przeźroczysta, ona jest srebrna. E, bardzo fajne projekty z um, um, firmy thirst.pl. No, jestem naprawdę pierwszy raz bardzo usatysfakcjonowany piwem z serii Nevermind. Prawdopodobnie pierwsze koty zapłoty były i pierwsze te puszki były utlenione. Były utlenione i stąd jakby rozczarowanie. One były w różnych tam testach wypadały słabo. Natomiast to jest rzeczywiście. No nie, nie bójmy się tego słowa sztos. Dużo białych owoców, niesamowita gładkość, świetnie ukryty alkohol, świetnie, ukryt, m, go, świetnie ukryta goryczka. Ironicznie to zabrzmiało, ale tak, to znaczy inaczej, dobrej jakości goryczka, bo ona jest. Jest, jest zaznaczona, czuć że, się, czuć, że to jest goryczka, ale ona nie jest ani piekąca, ani gryząca, ani zalegająca. Nic tutaj takiego się nie dzieje. Nie jest również grzejąca od alkoholu, więc no naprawdę sztos. Taki rzeczywiście... No i opakowanie też dla mnie sztos. Tak więc Nevermind Volume 6. Idźcie tą drogą. Naprawdę... Udało się. Wasze zdrowie. Do usłyszenia. Cześć.